Siemano moi drodzy, witam was dzisiaj ponownie w moim salonie. Mam dzisiaj dla was zawartość mojej kosmetyczki pielęgnacyjnej. W ostatnim odcinku, gdzie opowiadałam wam o moich kosmetykach do makijażu, pytałam, czy chcecie zobaczyć denko razem z tymi kosmetykami, czy nie, rzeczy, które zużyłam na wakacjach. W zależności od tego, co odpowiedzieliście, to albo będzie ono na końcu tego odcinka, albo po prostu wrzuciłam te rzeczy do denka mojego normalnego. Nie wiem, jak to jest dokładnie, bo sytuacja jest taka, że nagrywam ten odcinek 3 minuty po tamtym, więc musicie zaczekać do końca, żeby się okazało. Całą moją pielęgnację na tydzień czasu upchałam w tą dużą kosmetyczkę z Nancy i będę wyciągać to wszystko w kolejności absolutnie przypadkowej. Mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób dla was ciekawe. Zostały mi dwie maseczki. To są maseczki marki Medius. Wydaje mi się, że ona jeszcze nie jest u nas dostępna, ale będzie na sklepie Skin79. Także te dwie rzeczy jeszcze nie mogę ich ocenić, bo jeszcze ich nie użyłam, ale miałam je ze sobą. Miałam ich też dużo, dużo więcej, bo tu w tej reklamówce jest zużytych sporo maseczek do twarzy. Zabrałam ze sobą żel aloesowy i jestem strasznym matą, bo nie wzięłam ze sobą więcej balsamów do ciała i więcej żelu aloesowego, bo nie spodziewałam się, że ja również zostanę poparzona. Nigdy mi się jeszcze w życiu nie zdarzyło, żebym się opaliła na czerwono albo żeby mi schodziła skóra, więc wzięłam tylko minimalną ilość, która jest zawsze potrzebna dla Michała, żeby nie ciągnąć z wielkich butelek. I to był błąd, moi drodzy, to był błąd. Oczywiście szczoteczka do zębów, ja nie zabieram ze sobą elektrycznej na wyjazdy, jakoś nie wiem, wolę taką manualną, zwykłą. I pasta do zębów Ecodenta, pokazywałam ją wam w ulubieńcach miesiąca, bardzo ją lubię. Naprawdę za to, jaką świeżość pozostawia i że jest tak bardzo miętowa, jest moim ogromnym ulubieńcem. Została mi resztówka dwóch filtrów UV ze Skin79. Pierwszy to jest Waterproof Sun Gel i Michał go absolutnie ubóstwia. A drugi to jest Non-Chemical Sunblock, który ja uwielbiam i to jest mineralny filtr do twarzy i są bardzo, bardzo dobre. Jeden i drugi. Mamy tutaj w tej pięknej butelce z moją gustowną nalepką żel pod prysznic z Biobi i to jest ten żel z masłem Shea. Ja go używam zarówno jako żelu do mycia ciała, jak i żelu do higieny intymnej, bo on jest bardzo łagodny i uwielbiam go. Zużyłam właściwie połowę, nie połowę, nie oszukujmy się. Zużyłam tak 3/4 tej butelki, którą ze sobą zabrałam. Zużyłam prawie cały szampon, to była miniatura z Łamisy, tego szamponu do super delikatnej, wrażliwej i suchej skóry głowy i dalej go ubóstwiam i cieszę się, że go zabrałam, bo woda tam była twarda i dosyć mocno chlorowana. Zabrałam ze sobą miniaturę dezodorantu ze Schmidta limonkowego, którego ani razu nie użyłam, bo jak się okazało, ja w takim klimacie się w ogóle nie pocę i miałam kompletnie suche pachy przez cały tydzień. Zawsze jak mówię słowo pachy, przypomina mi się, jak kiedyś była taka reklama Fak, gdzie leżała dziewczyna na jakimś hamaku chyba i taki seksowny męski głos mówił: fa, balsam na depilowane pachy. I do tej pory za każdym razem, jak to słyszę, to się śmieję. Miałam ze sobą płyn micelarny z Sobioetic przelany w takie malutkie coś po czymś z Inglota i użyłam go chyba tylko w samolocie. Zabrałam ze sobą tą Feminine Mist, tą mgiełkę do okolic intymnych z Łamisy. Myślałam najpierw, że będę ją ze sobą nosić i używać jako nawilżania w ciągu dnia, ale w sumie tego nie robiłam, tylko stosowałam ją i rano, i wieczorem przy myciu twarzy i demakijażu, także używałam jej głównie do twarzy i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry kosmetyk. Wzięłam ze sobą to duo z Antipodes, krem, który nazywa się Vanilla Pod Hydrating Day Cream. Jest znakomity, bardzo lekki, bardzo nawilżający, bardzo przyjemny i na pewno się skuszę na większe opakowanie, jak skończę coś, co mam potwierane tutaj w domu. Natomiast serum, które nazywa się Divine Face Oil, jest ok. Ale uważam, że jestem w stanie zrobić sobie takie albo lepsze w domu, więc myślę, że po nie nie będę już sięgać. Trzy kolejne miniatury z Łamisy. Tutaj mam tonik, który nazywa się Organic Flowers Toner Deep Rich. Ja go używałam jako esencji nawilżającej. Mam dość dużo opakowanie i bardzo go lubię. Podobnie z tym produktem, to jest również miniatura Organic Flowers Lotion Original. Ja też mam pełne opakowanie tego produktu i uwielbiam go. Ja go używałam jako kremu na dzień, a czasami jako takiego dodatkowego kroku, gdzie nakładałam esencję, wtedy to i wtedy krem, jak wieczorem miałam mega suchą skórę. Bardzo, bardzo go lubię. W ogóle chcecie film o kosmetykach z Łamisy? Nie bardzo wiem, jak mam to zorganizować, bo część z nich to już są denka, część z nich to są nowe produkty, a część z nich używam już na tyle długo, że mogę zrobić recenzję. I się zastanawiam, bo nie pasuje mi to do żadnego z moich formatów filmów, czyli to nie będzie denko, to nie będą nowości w kosmetyczce. No nie wiem za bardzo, jak to nazwać, bo to też nie będzie pełna recenzja. Interesuje was coś takiego? Napiszcie mi w komentarzu, to się postaram coś zmajstrować takiego ciekawego. I kolejna rzecz to jest żel do mycia twarzy i on się nazywa Organic Flowers Foam Cleansing Cream. Bardzo mocno myje. Ja, szczerze mówiąc, tych produktów, które zostawiają takie uczucie piszczącej skóry wręcz, tak bardzo domytej, niespecjalnie za tym przepadam i ten w tą kategorię się wpisuje, ale myślę, że osoby, które lubią na przykład, które lubią takie uczucie, które na przykład używały przez wiele lat
tego takiego zielonego żelu z Vichy, który właśnie tak robi, tylko jeszcze do tego wysusza skórę, a chciałyby przejść na coś, co ma w pełni naturalny skład i daje takie poczucie turbo oczyszczenia, to myślę, że one będą z tego zadowolone. Mam taką listę nawet, chyba z 4 albo 5 takich produktów znalazłam, to nie wiem, może gdzieś Wam kiedyś o tym opowiem więcej, jak będziecie zainteresowani. Age Protect Serum z Santa Verde. Nie mam złego słowa. Jednego złego słowa nie mam na temat tego kosmetyku. Fantastycznie mi się sprawdził. Jak macie uczulenie na aloes, no to sorry, to nie będzie dla Was. Ale jeżeli nie i jeżeli macie jakieś takie wyjątkowe potrzeby skóry pod kątem nawilżenia i łagodzenia, to on jest super. Mój domowy, ultra delikatny balsam nawilżający. Nie było w ogóle innej opcji, żebym go nie zabrała. I w końcu z wielką dumą mogę Wam pokazywać w oryginalnym opakowaniu. No hej! Musiałam zbiec po schodach, otworzyć drzwi i wrócić, także mogę być lekko zasapana. Dalej mamy tak, moją nitkę dentystyczną, która nie jest specjalnie tutaj jakaś interesująca. Balsam pod oczy, mój domowy również. I naprawdę straciłam oddech, także sorry. Balsam do ust z Biotuju i to jest Natural Moisturizing Lip Balm z olejem żożoba, bardzo go lubię. I to jest chyba moje drugie opakowanie, tak mi się wydaje. Albo nie, jakieś miałam wcześniej anti-aging. Nie wiem, ale oba są dobre. I Lunę zabrałam też ze sobą do oczyszczania twarzy i faktycznie używałam jej codziennie. Miałam też ze sobą gąbkę konjac z zieloną herbatą i niestety przy tamtej wodzie ona mi się bardzo szybko zniszczyła. Jestem zasmucona bardzo tym faktem, bo używałam jej może dopiero jeden miesiąc. Chcieliście zobaczyć dentko, więc teraz przeniesiemy się na stolik i pokażę Wam, jakie produkty zużyłam będąc na wakacjach i jakieś takie krótkie podsumowanie Wam zrobię, żeby ten film też nie miał aż tak 150 minut długości. Oto jest moja tajemnicza reklamówka Denek, która cała cieknie, bo jest w niej pełno maseczek w płachcie. Zaczniemy może od tego. To jest maseczka do włosów, która spowodowała, że na mojej skórze głowy wywaliło taką wysypkę, że masakra i właściwie użyłam jej w ostatni dzień i cieszę się, że tak się stało, bo w domu miałam środki, żeby po prostu tą skórę głowy załagodzić. Raczej to nie będzie dla mnie i raczej nie będę szukać następnej. Cudowna maseczka Łamisa. Wszystkie trzy są fantastyczne. Wszystkie trzy uwielbiam. Zielona jest moja ulubiona, ale ta jest też bardzo, bardzo dobra. Tu mam taką wielką maskę z Mediusa. Ona miała dwie części. Był taki pasek na brodę i była maseczka po prostu na całą twarz. Fantastyczna była. Bardzo, bardzo duże nawilżenie, bardzo duże załagodzenie, zwłaszcza po takim mega długim dniu na słońcu. Jestem zachwycona. Tutaj mamy drugą taką maskę i tam miała po prostu trochę inny rezultat. Tamta była nawilżająca, tamta była liftingująca. Rzeczywiście trochę różnica była pomiędzy nimi, bo po tym się skóra rzeczywiście wydawała trochę bardziej napięta. Zaznaczę tylko, to nie są maski w 100% naturalne. Tam i pek się znajdzie i parę innych składników, także jeżeli szukacie takich, które są w 100% naturalne, to sięgajcie po tą Łamisę, nie po tego Mediusa. Następna maska z tej samej marki, ta była z taką esencją, to był taki wacik nasączony płynem, którym się przecierało twarz i wtedy nakładało maseczkę. Też była fantastyczna. Ja przy mojej naprawdę mega wrażliwej skórze jestem super z nich zadowolona. Nic mi się nie dzieje z buzią, żadnych wysypek, żadnych podrażnień, wręcz przeciwnie. Bardzo silne nawilżenie i bardzo duże ukojenie. Fajne są. Następna maska z Mediusa to jest Ninja Mask i ona ma takie paski na oczach, jak nakładacie, że mogą być albo czarne, albo niebieskie, albo jakieś tam jeszcze. Ja na razie używałam dwóch, specjalnej różnicy pomiędzy nimi nie widziałam. Te zrobiły na mnie najmniejsze wrażenie, szczerze mówiąc. Te takie z paskiem na brodę były chyba najciekawsze. A to jest ta moja ulubiona maska z Łamisy i ją polecam dosłownie każdemu, dosłownie wszędzie, cały rok. I mój kolejny ulubieniec ze Słani Koko, to chyba już wszyscy widzieli miliard razy, to nie będę się wielce na jej temat rozwodzić. Zużyłam takie mini mydełko marki Manna i to było w ogóle mydło do włosów, ale ja go używałam do zmywania balsamu myjącego z twarzy i było bardzo, bardzo fajne. Muszę zobaczyć, czy gdzieś znajdę link do tej firmy, bo jestem prawie pewna, że dostałam ten produkt na spotkaniu blogerek. Zużyłam taki produkt z SPF-em do ciała, to było z myślą Michale kupione, dlatego że on się denerwował w ubiegłym roku, jak mineralne filtry mu się na włosach osadzały. W moim przypadku to się kompletnie nie sprawdza, w jego przypadku było spoko, także taki był. I tu jest pusta butelka po tym Waterproof Sun Gel. To była druga buteleczka, tam mam jeszcze w jednej, nie wiem, może z tyle zostało. Jak macie marudnych panów, którzy nie lubią kremów, to ten jest mega, mega, mega lekki i właśnie taki żelowy i Michał bardzo był zadowolony z tej formuły. Zużyłam taki malutki balsam do ciała Kalahari Melon z Africa Organics. Bardzo dobry, bardzo lekki, bardzo ładnie pachnący. To już była moja chyba druga albo trzecia buteleczka. Bardzo, bardzo dobry produkt. Przeleciałam przez ten tydzień dosłownie przez taką odżywkę Miracle Moist Conditioner z OC. Ja ją dostałam na spotkaniu z widzami. Pozdrawiam Cię serdecznie, Asiu. Wydaje mi się, że od Asi ją dostałam. Jeżeli coś mi się pomieszało, to przepraszam, ale jestem prawie pewna, że to było od Asi. I używałam jej do nawilżania właściwie całych włosów, nie tylko od połowy.
głowy, czy tam samych końcówek, tylko całych włosów. Przy skórze głowy to tak różnie było, czasem wesoło, czasem niewesoło, ale ogólnie włosy miałam w super nawilżone i w bardzo dobrej kondycji, mimo tego słońca i soli non stop, więc dla mnie spoko. Ta piękna butelka, cieknąca wszystkimi resztkami maseczek z Łamisy, z Mediusa, to jest balsam do ciała Kloshi. Był całkiem okej. Okay. To jest jakiś różany balsam. Szczerze mówiąc, nie zrobił na mnie takiego wrażenia, żebym kupiła całe opakowanie, ale nie był zły. Zużyłam też płatki z Biotuju. Te właściwie myślałam o tym, żeby ich użyć w samolocie, ale jakoś tak się nie złożyło, bo miałam maskę na twarzy całej i nie było potrzeby, ale za to używałam ich na powrocie do domu w samochodzie. Jeszcze gdzieś nawet miałam zdjęcie na Instagramie. To te białe płatki pod oczy to jest właśnie to z Biotuju. Bardzo, bardzo fajne są. To kolejne gustownie zmiażdżone opakowanie. To jest taka pianka do mycia twarzy z Bentona. Ona myje bardzo, bardzo mocno. Ja szczerze mówiąc nie przypadam za produktami, które zostawiają u mnie na skórze aż takie uczucie czystości, więc do niej pewnie nie wrócę, ale jeżeli szukacie czegoś super mocno oczyszczającego, co przy okazji ma bardzo dobry skład, to mogę to spokojnie polecić. I został na koniec mini krem do twarzy z Weledy, ten był migdałowy. Weleda ma bardzo dobre kosmetyki. Naprawdę jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żebym kupiła jakiś kosmetyk z Weledy i stwierdziła, nie, beznadziejny, nie działa. Wszystkie były albo fajne, albo bardzo fajne. Ten krem mi bardzo odpowiadał też do pielęgnacji ust. Nie wiem, czy Wam kiedyś opowiadałam o tym. Wydaje mi się, że w jakimś makijażu go do tego używałam i jest super. Teraz jak będę przy okazji na jakichś większych zakupach, to muszę się kopsnąć do Superfarmy i kupić taki zielony krem Skin Food. To jest mój all time favorite. To byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!